Siemanko, z tej strony Koli, witam was w kolejnym odcinku serii MPG. No i dzisiaj zaczynamy prasowanie. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak ktoś nie oglądał, no to musicie zobaczyć. Kupiliśmy trochę nowych nabytków, no i w tym znalazła się prasa, dokładnie właśnie prasa kostkująca. Także dzisiaj będziemy musieli się tym zająć, ale niestety, może większy trochę komfort będziemy tym Ursusem to robić, a nie tym Masejem, z tego względu, że w Maseju popsuł się tutaj wałek i no niestety nie da rady. A tu mój piesek, pokażę wam czego go nauczyłem. Chodź piesek, chodź, patrzcie teraz. Dobra, kładź się. O, patrzcie. Dobra, usiądź. O, dobry pies, dobra, teraz kładź się. O, widzicie, już. Dobra, usiądź. O, dobry piesek, no to damy mu karmę w takim razie. Jak taki dobry, to proszę, zjedz sobie, no to elegancko. Więc piesek sobie zje, a my możemy rozpoczynać nasze prace. Także wsiadamy do Ursusika, odpalamy. No i lecimy już pod ten, czekajcie, bo dobry tu bieg mam, zarzucony. Dobry, okej. Więc lecimy pod tą prasę, ona stoi tam obok tej obory dla królów. Możecie napisać hashtag prasowanie w komentarzu, ja wam przypnę serduszko. No i oczywiście nie zapomnijcie łapce w górę, bo może jak będzie jakoś tam więcej łapek w górę, to zrobimy jakiś maratonik, bo widziałem tam pomysły, także można coś takiego ogarnąć. Dobra, podjeżdżamy tutaj, podjeżdżamy po tą prasę. To jest prasa New Holanda, taka, wiecie, no nie pierwszej świeżości. Tutaj git, nie pierwszej świeżości, ale to nic nie szkodzi z tym, także dobra, podczepiamy elegancko. Jeszcze tylko wałeczek i można ruszać prasę. No tak, mogę wam zaprezentować. Tutaj trochę tak w krzakach, bo wiecie, nie mam gdzie też trzymać tych maszyn, jak na razie nie mam żadnej wiaty, będzie trzeba ją wybudować. Więc tak to sobie stoi, no prasa działa, bo sprawdzałem, także powinna tam dobrze wszystko nam ten, sprasować, nie? Dobra, to lecimy powolutku, tam żeby nie zahaczyło kosiarkę. Chyba nie zahaczę. Dobra, elegancko. No to lecimy. Ogólnie też przypomnę, ktoś na przykład nie ma suba na moim kanale, to byłoby mi bardzo miło, jeżeli by ktoś zostawił. Tylko wiadomo, to tylko dla życzliwych ludzi, bo jeżeli ktoś jest nieżyczliwy, no to wiadomo, że subskrypcji nie ma. No to rozumiem, bo nie każdy musi być życzliwy, tak? Nie każdy musi. Ale jeżeli jesteś, no to co ci szkodzi. Ale też właśnie przypomnę wam o tym dzwoneczku. Przepraszam, że tak właśnie przypominam, bo zaraz możecie napisać, że o, tylko by chciał to i to. Ale to jest bardzo ważna kwestia. Czekajcie, bo tu ta prasa tak... To jest bardzo ważna kwestia z tego względu, że informuję was o odcinkach na moim kanale i widziałem, że dużo osób, którzy oglądają moje odcinki, nie mają subskrypcji, także no fajnie by było, jakbyście zostawili. Ale to wiecie, jak chcecie, to jest dobrowolna rzecz, także no mogę was tylko jakby poprosić o to, ale nie musicie tego wykonać. Nie musicie tego zrobić, tak? Nie musicie kliknąć subskrypcji. Dobra, zajeżdżamy tutaj, kieruneczek. No i widzicie, z tą prasą tak właśnie lipa, mam nadzieję, że... Ona tak skręca, z nią się dziwnie, ale tam chyba nic nie przyhaczy, nic. Chociaż może i lepiej, że wzięliśmy ten, wiecie, mocniejszy ciągnik trochę. Bo może to jakoś lepiej będzie działać, no nie wiem, no wiadomo. O, kieruneczek chyba nie wyłączyłem, dobra. Nie wiem, zobaczymy zaraz na polu, jak to wszystko tam działa. No i tak, no powiem wam, że jeżeli chodzi tutaj o sytuację na dworze, no u mnie, powiem wam szczerze, jest dzisiaj dosyć ciepło, tylko że jest wiatr, nie? Wiatr jest, no, wszystko przez ten wiatr, bo jakby wiatru nie było, to było ciepło. Zawsze nawet jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno. Zawsze tak jest. Nawet jak jest ciepło, choćby nie wiem jak było ciepło, ale jest wiatr, to i tak będzie zimno. No i tak to właśnie działa. Ale już coraz bliżej, nie? Już teraz jest maj, kurna, no to już coraz bliżej tego, aby były jakieś może upały nawet. No to już ten luksus. Dobra, zjeżdżamy sobie tutaj na pszenicę. Na pszenicę, tutaj słoma po pszenicy. Także tak, wyjdźmy sobie jeszcze, tylko sprawdźmy jak tutaj to wygląda sytuacja. Mokre? Nie, tutaj od spodu... Nie, jest w porządku, słuchajcie, na suchutko, bo tutaj deszcz nie padał, także jest git. No i tak to się tutaj prezentuje, prasa, musimy ją jeszcze rozłożyć. Także rozkładamy. Tu sześciuteńko, patrzcie, działa. Tutaj już tak, no nie wiem jak to działa, taki system, nie? Pierwszy raz będziemy pracować, także zobaczymy mniej więcej jak to działa. Wałek też, patrzcie, jakie tutaj przedłużenie. Tutaj, no dobra, no co ja tam będę pokazywać, wy się znacie na pewno, ale... To już jak się znacie, to powinniście widzieć, że dobrze jest. Dobra, opuszczamy. Włączamy. I teraz tak, ile by tu ustawić tak... Dobra, trochę gazu trzeba. Nie wiem, czy nie będzie też za głośno. Mam nadzieję, że będzie w porządeczku. No jak coś będzie za głośno, to przepraszam was najmocniej, ale no niestety tak to...
Dobra, jakby tutaj jechać? Gdzieś tak mniej więcej tutaj widzę, jak podbierak idzie. To mniej więcej gdzieś tak tutaj trzeba by było jechać. No i zobaczymy zaraz, jak to tam. Czy działa, nie? Czy działa? Powinno działać. Dobra, tylko może mniej tak jakoś sobie ustawimy tego gazu, no bo to nie można tak jechać, wiecie. O, nie no, trochę może. Gdzieś z tyle wydaje mi się, że okej. Bo też wiecie, ta słoma nie jest taka duża, na tyle duża, żeby jechać jakoś. O, tam widać już pierwszy kostkę. Czekaj, niech teraz tutaj wyleci, to sobie wyjdziemy. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. O, dobra. Czekajcie, sprawdźmy sobie tylko. O, sorry, bo głośno trochę. Tu elegancko wypada. I jak tutaj to wygląda? Zobaczmy sobie. No ładnie, słuchajcie, nawet ładnie zbita. Taka mała kostka, tylko ja powiem wam tak. Z tym będzie tyle zabawy, że no na pewno będziemy też na live'ach jakby to ogarniać trochę, bo będzie odcineczek z tego, ze zbierania, ale wszystkiego na pewno nam się nie uda na odcinku zebrać, także trochę też na live'ie, więc gitara. Ogólnie będę chciał też robić trochę częściej live'y, ale to jest wina mojego internetu, bo ja bym chętnie robił te live'y, bo lubię prowadzić właśnie, można wtedy jakby porozmawiać i tak dalej. Ale niestety mój internet czasami nie wyrabia i nie ma takiej nawet możliwości, żeby live'a zrobić. Mam nadzieję, że jakoś uda się ogarnąć lepszy internet. Wiadomo, że to nie w najbliższej chwili przez to. Oh shit, czekajcie, bo tu kurde. No nieładnie. Sąsiad chyba, mam nadzieję, że tutaj nic nie widzi, bo. Czekajcie, bo tu muszę szybko wajek wyłączyć. Dobra. Kurde, no to dobra, później będę musiał. Dobra, nic nie widzieliście. Jakby co, to nic nie było. Nie mówcie tylko temu sąsiadowi, żeby nie ten, żebym później problemów nie miał, bo też z tym lipa. No i tak. Nie wiem, czy słyszeliście o takim sucharze, ale mogę wam powiedzieć. Wiecie dlaczego Robin Hood? No bo mało jadł. No, taki sucharek, jak ktoś się zaśmiał, to nie wiem, to nie wiem, musicie się chyba napić wodą. No, musicie teraz popić wodą, bo chyba wam zaschłasz. Ja bym się napił, ale nie mam przy sobie tutaj, nie wziąłem kurde do kabiny, ale chociaż gaśnica tu jest, to może zdatne, choć ona już pewnie przeterminowana, wiecie jak to jest, będę musiał ją podbić, bo w razie jakiejś sytuacji, choć ufam mojemu Ursusowi, mam nadzieję, że się nigdy tam tutaj nam nie zjara, nie, no, że nie spali nam się, nie, że tam wiecie, zaraz sobie myślicie, że on tu może, ale dobra, nieważne. Tak, no prasa działa elegancko, widzę, że już jest git. Tak jak tutaj mi koleżka mówił, że ona będzie działać luksus, że tam u kogoś, że tam ktoś robił i że działało mu, tylko że wiecie, zmienił na rolująco. Na następny sezon też zmienimy jakby, kamera drona sprawdźmy. Nie, kamerę drony nie będziemy. I mówił, że też właśnie mu działa elegancko, ale zmienił sobie na rolującą. No i my w następnym sezonie też zmienimy na rolującą, wiecie, bo no w kostki nie można całe życie się bawić, ale tak na jeden sezon ona drogo nie kosztowała, także na jeden sezon można sobie jak najbardziej wziąć, więc tak, to już widzicie, to jest temniejsze pole, ale jest dużo słomy, więc można, dobra, tutaj będzie trzeba powoli, bo jakaś kupa usypana, dobra, tu troszeczkę powolniej ten podbierak powoli to zbierze, bo nam się, żeby nie pozapychało, później wiecie, tam nie. Dobra, chyba będzie już teraz, dobra, można gazu trochę. Już tutaj jest git. No i tak to idzie, słuchajcie, robota, tak to idzie, już niedługo też wakacje. Powiem wam szczerze, że patrzcie, no już, co tam, nic nie, już jest maj. Już jest maj, także ile zostało? Mamy 8 dzisiaj, jak to nagrywam i wstałem odcinek pewnie też 8. Więc no to już jest, kurde, prawie połowa maja. No prawie, no bo jeszcze tydzień, no to tak, z tydzień będzie połowa. Za miesiąc już będą poprawy i tak dalej w szkołach, jak już są poprawy w szkołach, to już jest praktycznie koniec roku szkolnego, także no ja tam się cieszę, bo w końcu wakacje, tylko wiadomo, że te wakacje nie będą takie jak inne, no bo na pewno będą jeszcze te zakazy, czekajcie, tu muszę przez krzaki przejechać, ale wakacje to wakacje, nieważne jakie by były, zawsze będą wakacje odpoczynkiem tym od szkoły, bo odpoczynek od szkoły jest bardzo ważny. Nauka również jest ważna, kurna, coś mnie za nos kręci, ale odpoczynek też jest ważny, bo wiadomo, jakby nie było tych wakacji, no to nie wiem, ja bym nie wyrobił, chociaż teraz to i tak jest lżej przez te, wiecie, zdalne nauki, to dla mnie jest na przykład o wiele lżej, bo, no nie wiem, mi odpowiada bardziej te
te zdalne nauki, znaczy zdalna nauka, bardziej wiecie, przez ten internet niż chodzenie do szkoły, bo to tak naprawdę zdalną to wiecie, przez internet ogarnięcie załóżmy 2 godziny, jakieś tam prace domowe, a tak jak idziecie do szkoły, musicie siedzieć załóżmy 7. Także no mi bardziej to odpowiada, są ludzie tacy, którym to nie odpowiada, albo odpowiada bardziej lub mniej. Mi odpowiada to w 100%, choć słyszałem też, że jakieś pogłoski były, że może być taka sytuacja, że we wrześniu nawet będzie to, także no wiecie, nic nie wiadomo, to jest ciężko to przewidzieć, no bo to tak się rozwija to, że ciężko, ale no wiadomo, dla mnie to tam byłoby lepiej, jakby we wrześniu jeszcze była ta zdalna nauka, bo wiecie, we wrześniu by się nałapało dobrych ocen na początku, później kurna, do końca semestru można się opierdzielać, tak? Znaczy no wiadomo, no trzeba się uczyć, bo nie mogę wam mówić, że trzeba się odpierdzielać, tylko trzeba się uczyć, bo nauka jest bardzo ważna. Rozwój w życiu jest no najważniejszy, tak? Jeżeli w życiu trzeba się rozwijać, ale... A! Czekajcie! Bo ja muszę sprawdzić, czy tu słoma się nadaje. No co, dokończę. No rozwój w życiu jest bardzo ważny, najważniejszy, także jeżeli chcecie, no to tam się uczcie, nie? Tam jakieś technikum i tak dalej, później na studia i będzie luksus, dobra. Tak, tutaj... Tu jest git, tu też pójdźmy może tam wyżej trochę. Jak tutaj ta słoma będzie wyglądać, tu może, bo tu w cieniu to może będzie trochę... Sprawdźmy tutaj. No tu lekko wilgotna, nie? Bo mamy po 10, także... Lekko ten, ale to jak lekko wilgotna... O, tu już jest w miarę... Nie, no jak lekko wilgotna to jest, wiecie, nie ma problemu takiego dużego. Tam jakby była mokra, że już tam... No to nie można, ale jak tam leciutko to... Nic się nie stanie, to nie jest aż tak źle. No patrzcie, w sumie ta prasa z tym Ursusem nie wygląda aż tak źle, nie? Tak pasuje nawet, nie? Pasuje, szkoda, że tym MF-em nie mogliśmy, ale no co, ja nic nie poradzę, po prostu tam nie działa wałeczek. No i tyle, dobra. To teraz gazu dodajemy. I teraz gaz. No i ogień, no i można robić. Dobra. Zajrzamy, załączymy sobie trochę takiego ręcznego gazu, że tak to nazwę. I można lecieć, dobra. No i widzicie, praca się spisuje, tam wszystko powymieniane. Wszystko powymieniane, to co było trzeba. I jest git. Wiadomo, jeżeli chodzi tam o lakier, tak jak tam na tym podbieraku, to... Ja tego nawet nie będę malować, bo to jest bez sensu. Przecież jak będę pracować, to się i tak zedrze i tak, także... To nic nie zmienia, na to nie patrzcie. No to tam nie zmienia. Dobra, tutaj jadę, tak? Ale żeby zaraz mi jakieś drzewo przypadkiem nie wyskoczyło, bo wtedy była lipa. No. No i lecimy. Ursusik ogólnie nie żałuje zakupu, jeżeli o to chodzi, bo Ursus jest naprawdę bardzo dobry, on jest mocnym ciągnikiem, nie ma napędu. Ktoś mi pisał, że o czemu wziąłem bez napędu, bo taki się trafił, na takiego trafiła się okazja. Ale jeżeli będzie kiedyś możliwość, no to może założymy napęd do tego Ursusa, zobaczymy. Na razie nie potrzebuję, bo wiecie, też nie mam takich pól, które wymagają tego napędu aż tak mocno, nie? Także git, ale na pewno będziemy musieli sobie kupić jakiś, jeżeli chodzi o... Pług do niego, pewnie jakąś czwórkę, zagonówkę, tak mi się wydaje, bo mógłbym na przykład trójkę obrotową wziąć, ale wolę zagonem, wolę, wiecie, ja wolę mieć kontrolę nad pługiem, że tak to nazwę, nie? Wolę mieć kontrolę nad pługiem, dlatego zagonowym, ja tam sobie go ładnie ustawię i tak dalej, wtedy jest luksus, działa luksusowo. I o to właśnie chodzi. Też jeżeli chodzi o te kostki, to będziemy je zbierać na moją tą przyczepę. Może jeszcze na ten rozrzutnik co mamy, nie? Ten rozrzutnik właśnie na ten jeszcze można. Ale raczej na przyczepę, nie? Raczej na przyczepę, choć tych kostek też będziemy mieli dosyć dużo. Bo tu jest ile? Oprócz tego pola są jeszcze dwa pola, tak? Dwa pola. I to dosyć takie duże, nie? Bo te to są najmniejsze, co robimy teraz. Ale zostały jeszcze dwa pola takie dosyć duże, także no... Wyjdzie tego na pewno. Może jakiegoś pomocnika bym sobie zgarnął do roboty. Jak ktoś by, wiecie, miał wolne terminy. Chociaż, no do tych kostek to mało kto co chce, wiecie, pomagać, bo no to ciężka robota. To ciężka robota z tymi kostkami. To nie jest takie łatwe. Wiecie, jak ktoś tam na wsi mieszka czy coś, to na pewno wiecie o czym mówię. To nie jest, niby się wydaje, ale tak przerzucać cały czas na to przyczepę, to nie jest takie wcale przyjemne. Dobra, tutaj pod bierakiem. Elegancko, kurna, myślałem, że mi się coś tu będzie... Dobra, nie mówię, że psuć, bo zaraz mi się zepsuje, nie? Zaraz mi się może zepsuć i tyle. Więc dobra, leci. O! No i zgadz, coś się zepsuło. Nie no, żartuję sobie, słuchajcie. Żartuję, tak was sprankowałem. Dobra, o!
Kurde, ale gazy coś dodał. Dobra, musimy tu wycofać. I będzie. Będzie elegancko. Nie no, jakby się tak zepsuł, jak ja powiedziałem, no to by było w ogóle. Już raz tak było z bizonem. Tylko powiedziałem, że dobrze robota idzie, że pogoda ładna i zaraz poszedł, nie? Te żniwa. O, tu muszę bardziej tak, żeby ten podbierek łapał. Kurde, ale tu te kostki, to z tym też lipa. Dobra. Tak, mniej więcej jedziemy i będzie luk. Dobra, tylko musimy sobie zrobić jeszcze zdjęcie. Jakąś fotkę, wiecie, żebym miał na ten, na miniaturkę. Miniaturkę, nie miniaturkę, tylko miniaturkę. Dobra, z shaderkami. Tak, może jeszcze w ten sposób. A może jeszcze w ten sposób. No i co, chyba starczy tych zdjęć. Ale chodzi, patrzcie jak to wszystko. Co tu się. A, trochę słomy tam naszło. A to było tam musi nachodzić. Dobra, lecimy. Lecimy i tak, no. No i tak ta robota idzie, widzicie, robota idzie dobrze. Tylko obawiam się, wiecie czego? Że te zbieranie kostek nie będzie szło tak dobrze, jak ja sobie to zapowiadam. Wiecie, bo ja sobie zaraz przedstawiam, że to będzie luks, nie? Że naładuję na przyczepę, tam ustawię i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to będzie dosyć duży problem z nimi. Bo jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o. No nie, bo w realu tutaj jestem, nie? To nie jest żadna gra. Na przykład, jakbym sobie grał Farming Simulator, tam pewnie łatwo by szło. Ale teraz, jak my tu jesteśmy. No wiecie, w realnym życiu kręcę dla was vloga. To też inaczej to wygląda, trochę ciężka praca, ale Farming Simulator to wiecie, tam łatwo by szło. Tam pewnie coś jeszcze by się bugowało, nie? Ale tutaj to nie ma takiej opcji nawet, dobra. Wyłączę ten, żeby tutaj trawy nie zebrać. I muszę zakręcać, kurna, muszę cofać, bo nie dam rady. Dobra. To sobie cofniemy, nie ma problemu. Ogólnie napiszcie, co tam u was słychać, jak tam z tymi lekcjami u was, nie? Jak tam u was z tymi lekcjami, bo u mnie w sumie jest nawet w porządku, a słyszałem właśnie, różnie to jest, wiecie? Różnie to jest, chyba zależy od szkoły, ale słyszałem u niektórych, że mają tyle tych lekcji, że ciężko się połapać, ale u mnie jest tak w miarę, nie? Nie ma aż tak za dużo, nie ma też tak za mało, tak jest. Prima sorta, tak mi się wydaje, bo jakby było za mało, to też by może było źle. No dobrze było, co ja będę się oszukiwać, ale jest tak w miarę okej, okay, jeszcze do zaakceptowania. Ale u niektórych na przykład oni mają 5 lekcji dziennie, to takie bite 5 lekcji, nie? Że sobie siedzą, to przesada. 5 godzin siedzieć przed komputerem, wiecie, 5 godzin siedzieć i tylko słuchasz, jak tam nauczyciele opowiadają o jakiejś roślinie, która jest w jakimś tam kraju, która jak ją zjesz, to możesz się zżygać na przykład, nie? To w ogóle bez sensu, nie wiem po co taka informacja mi, nie? Ale było coś takiego. Nie wiem po co mi takie informacje. Ale no dobra. Uznajmy to, że może kiedyś w przyszłości bym pojechał do takiego kraju i jakiś kwiatek by mnie skusił do tego, żeby go sobie skonsumować, no to wtedy będę uważał, żeby tego nie zrobić. Dobra. Uznajmy to, że tak niech będzie, okej? Okay? No i o takich rzeczach właśnie się uczymy. No to jest bez sensu. Bardziej ja jestem teraz na zawodowym takim tym profilu, no to na co mi takie informacje, powiedzcie, na co mi takie informacje, no bez sensu, ale no dobra, uznajmy, niech będzie, no uczmy się dalej o kwiatach, uczmy się dalej, ale no tak to już jest, też nie uczymy się tego, wydaje mi się, że co jest tak naprawdę bardzo potrzebne, wydaje się, że powinniśmy się uczyć naprawdę takich potrzebnych rzeczy, które w życiu mogą się przydać, a nie takie, powiem wam tak, z szkoły to, co nam się w życiu przyda, to jest naprawdę garstka, bo naprawdę, no przydadzą się niektóre rzeczy, no to jest racja, ale niektóre, no w ogóle nam się w życiu nie przydadzą i pewnie jak skończymy szkołę, bo w ogóle zapomnimy, a tak naprawdę te prawdziwe, takie potrzebne rzeczy nauczymy się dopiero jakby za życia, nie, w doświadczeniach, także no tak to działa, wiecie, ja jeszcze jestem młodziak, także nie musicie mi pisać, że na przykład głupoty gadam czy coś. Możliwe, że gadam głupoty, ale no takie mam rozmyślenia, którzy mogą się z tym zgadzać, niektórzy nie. Dobra, tą kostkę musimy wydupcyć. Dobra, myk. Tutaj sobie damy na bok i będzie ona nie przeszkadzać. Tutaj dziękuję. No i luks, ile my już to robimy? To już kawał czasu robimy, dobra, musimy sobie cofnąć. Kawał czasu. Ogólnie nie wiem czy widzieliście. Pewnie większość tak, jak siedzicie w tej farmingowym tym życiu, tak jakby można tak nazwać,
to wiecie, że Boćkowo ma jakoś wyjść niedługo. To też jest dosyć ciekawa mapa, więc będziemy mogli sobie na niej coś tam popykać. Popykać będziemy mogli. Zobaczymy, na pewno przetestujemy tą mapę. No Boćkowo to wiecie, to jest taka mapa, która za czasów 13, może 11 nawet, 11 chyba, no. To była taka mapa, że wiecie, każdy na niej grał. To była polska mapa, taka najlepsza chyba, no bo każdy ją znał, każdy na niej grał. Kogo byś się zapytał, to każdy grał, nie? Fajne czasy, też fajnie, że do 19 coś takiego wyjdzie. Akurat 17. W 17 nie był ten farming tak aż pod sceną modów rozwinięty. Na początku ten farming 19, tak dużo tych modów nie było, ale teraz widzicie, że ich jest coraz więcej, nie? Fajnie, fajnie to wszystko się rozwija. Też widziałem ten panel IC, co się klika myszką. To też jest super sprawa, tego nie było nigdzie w żadnym 17, czy... Chociaż może się mylę, może się mylę, może faktycznie... W 17 może faktycznie to było, ale nie wiem, dobra. Nie wiem, możliwe. Teraz tak, i mamy problem. Jak to trzeba wypakować? O, w ten sposób, bo tu wiecie, taki przycisk mam tutaj na prasie. I tu mi się kostka wysypuje, wysypuje. Wyładowywuje, tam jedna jest taka, ale jeszcze nie dobita, także... Na jakimś tam polu sobie ją dobijemy, nie? Więc no słuchajcie, no ja będę lecieć sobie do domu na obiad, bo trzeba wiecie, no skoczyć coś się przykąsić. Nie wiem, na jakiś live, nie wiem kiedy będzie, no, nie wiem. Ogarniemy sobie na pewno te prasowanie, a w kolejnym odcinku będzie zbieranie tego, także no na pewno będzie ciekawie. Więc no nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale z dzwoneczkiem. No i napiszcie jakiś... Oj, dzięki za suba. No i napiszcie jakiś komentarz, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków i siemaneczko.